Witajcie moi drodzy, z tej strony Pan Anonim i witam się z Wami w kolejnym filmie. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o Zarze, a dzisiaj stwierdziłem, że przygotuję dla Was materiał dotyczący dziedziny, którą najbardziej lubię. Mowa oczywiście o perfum i dzisiaj przybliżę Wam to, gdzie warto kupować zapachy, a gdzie lepiej tego nie robić, tak by wychodziło to jak najbardziej korzystnie. Walców mojego bloga doskonale zna moją miłość do perfum, jest ona naprawdę spora, dlatego na przestrzeni tych kilku ostatnich lat przetestowałem naprawdę sporo różnych kompozycji zapachowych, za które każde z nich zapłaciłem z własnej kieszeni. Nigdy nie testowałem zapachów, które ktoś by mi przysłał w paczkach PR-owych, czy też dostałbym po prostu od kogoś. Zazwyczaj wszystkie perfumy, których recenzje znajdziecie na moim blogu, jest tego naprawdę sporo, były kupowane przeze mnie, więc tutaj mam kilka takich swoich ulubionych źródeł, ulubionych perfumerii, mniej znanych lub też bardziej znanych, których z reguły zaopatruję się w zapachy, żeby po prostu za nie nie przepłacać. Według mnie nie warto jest przepłacać za niektóre rzeczy, a szczególnie za takie jak perfumy, dlatego też jeżeli chcę coś znanej marki, którą lubię, to staram się to zawsze znaleźć tak, by mnie to wyszło najbardziej korzystnie cenowo, szczególnie pod kątem recenzji na blog, gdzie większości z zapachów na przykład w ogóle później nie używam. Dlatego też dzisiaj przedstawię Wam wszystkie te perfumerie, z których korzystam od lat i z których jestem bardzo zadowolony i które po dziś dzień nigdy mnie nie zawiodły. Tak więc przejdźmy już do pierwszej z nich. I chyba pierwszą pozycją, która nikogo nie zdziwi, jest oczywiście perfumeria Notino, dawniej i perfumy.pl. I tutaj może nie ma ona najtańszych cen, bo rzeczywiście w zestawieniu tym pojawią się perfumerie, które mają nieco tańsze ceny swoich produktów, ale Notino lubię za to, że ma szereg różnych przecen i te przeceny, te rabaty są praktycznie cyklicznie wdrażane i jakby są już zawarte w ich polityce działania po prostu, tak? Dlatego w Notino są naprawdę ciekawe przeceny, mimo że te ceny kosmetyków czy zapachów są już stosunkowo niskie i tak na przykład powiem Wam, zerkając na ściągę, że za mój ulubiony zapach Dior Homme Intense w pojemności 50 ml zapłacimy 285 zł. Przy czym w Sephorze za tyle samo mililitrów zapłacimy już 375 zł, więc jest to swego rodzaju no już dość konkretna zniżka, nie powiedzcie mi, że nie. Oczywiście tutaj nie jest to najtańszą pozycją, znajdziecie jeszcze tańsze strony, gdzie ten zapach można nabyć, tak więc tutaj mówię tylko o tym, ale Notino lubię za to, że przede wszystkim często mamy tutaj do czynienia z darmową wysyłką. Notino ma naprawdę szereg różnych zapachów, tam jest dosłownie wszystko. Jeżeli Wam się spodoba, nie wiem, jakiś bestseller, no to w Notino na 100% go znajdziecie, tak więc tutaj nie ma z tym problemu. Dodatkowo Notino ma bardzo szybki czas wysyłki i tak naprawdę nigdy nie spotkałem się z tym, żebym czekał dłużej niż 2 dni na paczkę. To też jest dla mnie ogromnym plusem, szczególnie jeżeli testuję zapachy. A co do przecen, to powiem Wam taką ciekawą anegdotkę. Kiedyś chyba jeszcze, nie pamiętam czy to był marzec, w marcu najprawdopodobniej, właśnie na Notino były bardzo fajne przeceny, tam chyba było minus 70% na zapachy, nie wiem czy dobrze pamiętam, i był zapach Loewe 7. Ja ten zapach dobrze znam, już go recenzowałem, ale stwierdziłem, że odświeżę sobie z nim znajomość. No i przeglądałem akurat to na telefonie i chciałem już, nie dodałem go do koszyka, ale poszedłem po portfel do innego pokoju i zanim wróciłem, odblokowałem telefon i chciałem dodać do koszyka, to już zapach został wyprzedany, on był za śmieszne pieniądze naprawdę. Za 100 ml tego zapachu było chyba około 170 zł, więc jak na Loewe 7, gdzie w Sephorze jego cena waha się pomiędzy 400 zł, a no 400 coś ewentualnie, no to jest naprawdę korzystna cena, dlatego też jak zobaczyłem, no to stwierdziłem, tak, to trzeba po prostu kupić od razu. No niestety nie zdążyłem, dlatego na Notino warto siedzieć dosyć często, warto te okazje śledzić, bo naprawdę znajdziemy świetne zapachy, wszystkie bestsellery, nie bestsellery w naprawdę korzystnych cenach, dlatego Notino znalazło się jako pierwsze na dzisiejszej liście. Kolejną perfumerią na mojej liście jest nieco mniej znana, ale jedna z moich ulubionych, perfumeria Dolce. I tak naprawdę Dolce w tym zestawieniu króluje z tego względu, że jest to chyba najtańsza perfumeria z oryginalnymi perfumami, z jaką ja miałam do czynienia. Spojrzę na moją ściągę i dla porównania za zapach Dior Homme Intense, niestety w starej butelce, zapłacimy 393 zł za 100 ml. Moi drodzy, na Notino ta cena wynosi 462,50, a w Sephorze za 100 ml tego zapachu zapłacimy 525 zł. Więc tutaj Dolce wygrywa, jeżeli chodzi o zestawienie cenowe. I też powiem Wam, że na Dolce większe pojemności wychodzą o wiele, wiele taniej, bo za 50 ml zapłacimy już 284 zł, czyli jest to porównywalna cena właśnie z perfumerią Notino, gdzie zapłacimy 285 zł, tak więc tutaj jest różnica złotówki. Niestety perfumeria Dolce chyba nie ma darmowych przesyłek, ale i tak jeżeli weźmiemy przesyłkę do paczkomatu, to naprawdę wyjdzie nas to stosunkowo tanio, to samo 9 zł, ale nie pamiętam czy mają, bo już dawno stamtąd nie zamawiałam, przyznam się Wam szczerze, ale większość zapachów, które testowałam na blogu, pochodziły właśnie z perfumerii Notino, pochodziły właśnie z perfumerii Dolce, z Notino też, ale większość jednak była z Dolce, tak więc z czystym sumieniem mogę Wam tę stronę polecić. Oczywiście link do niej znajdziecie w opisie. Oby Was nie odstraszyła troszeczkę przestarzała, czy troszeczkę przestarzały design tej strony, to oczywiście nie jest problemem, ale mówię Wam, jest to jak najbardziej zaufana strona, wszystkie zapachy tam są oryginalne, więc polecam Wam tam zajrzeć. Kolejną stroną, bo tym razem nie perfumerią, na której warto zaopatrywać się w zapachy, jest oczywiście strona Empiku. Tutaj Empik to już nie tylko muzyka, filmy, książki, artykuły papiernicze, ale także i zapachy, moi drodzy, i wszelkiego rodzaju inne kosmetyki. Niestety, właściwie stety, są one dostępne tylko na stronie internetowej i naprawdę Empik już handluje wszystkim, łącznie z MacBookami i innymi tego typu rzeczami, tak więc na ich stronie znajdziecie również zapachy, które też wychodzą bardzo korzystnie cenowo. I ja przyznam się Wam do tego, że sam ze strony Empiku nigdy perfum nie zamawiałem, ale mam znajomych, którzy właśnie z tej strony korzystali i byli zadowoleni z tego, że naprawdę wychodzi to korzystnie cenowo. Tak więc na bazie ich doświadczenia również tę stronę mogę Wam polecić. Niestety nie wypowiem się więcej na jej temat, bo po prostu nie wiem, ale myślę, że tutaj zaufanym osobom mogę zaufać i jak najbardziej tę stronę również Wam polecić. Kolejny na mojej liście jest wszystkim bardzo, ale to bardzo dobrze znany Douglas. I o dziwo, niektóre zapachy w Douglasie często wychodzą 2 razy taniej. W ogóle Douglas jest o wiele, wiele tańszy od Sephory. Jak porównamy sobie ceny większości produktów, to w Douglasie wychodzą one naprawdę korzystnie cenowo. Tak więc ja, mimo faktu, że naprawdę kocham Sephorę, to jednak lubię czasami zajrzeć do Douglasa ze względu na korzystne ceny. W Douglasie dość często raczej kupuję, jeśli już kupuję zapachy stacjonarnie, a nie korzystam z tych 2 pierwszych wymienionych perfumerii, to zazwyczaj zaopatruję się w nie w Douglasie, ewentualnie w stacjonarnym butiku Notino, który znajduje się w Galerii Katowickiej. Natomiast w większości przypadków Douglas również mi się sprawdza, tutaj nie ma większej filozofii. Wiadomo, nie jest ono najtańsze, nie jest też najdroższe, ale Douglas, jeżeli ma ciekawego stałego klienta, czy też akurat uda Wam się wbić w jakieś ciekawe przeceny, również ma te zapachy w bardzo ciekawych cenach, dlatego wszystkim dobrze znany Douglas również mogę polecić. Ostatnią już na mojej liście perfumeria, apteko, drogerią jest oczywiście w Super-Pharm. W Super-Pharm warto zaopatrywać się w zapachy w 2 przypadkach. Przede wszystkim, jeżeli są przeceny, jeżeli jesteśmy posiadaczami karty stałego klienta, ponieważ wtedy te zapachy wychodzą korzystnie cenowo. Wiadomo, Super-Pharm jest takim troszeczkę lepszym Rossmannem połączonym z apteką, dlatego też tych zapachów dużo tam nie ma, ale bez problemu znajdziemy tam zapachy takich marek jak na przykład Calvin Klein, Hugo Boss, jak dobrze pamiętam, Azaro, co tam jeszcze się znajduje, zapachy marki Davidoff, więc tego jest naprawdę sporo, z tym, że raczej są to troszeczkę tańsze propozycje zapachowe, jak dobrze pamiętam chyba, o ile jest tam Versace, to już takich marek jak na przykład Chanel czy Dior bym się tam po prostu nie doszukiwał, dlatego też perfumerię, drogerię, aptekę Super-Pharm polecam, ale tylko w przypadku przecen. Ja bodajże kiedyś zaopatrzyłem się tam w zapach Boss Bottle w pojemności 100 ml za bodajże 129 zł, więc to też było w miarę korzystne cenowo, natomiast z reguły raczej tam nie gorszy, no chyba że w obecnej sytuacji, gdzie Sephory i inne takie perfumerie są pozamykane, no to jednak w Super-Pharm możemy sobie te zapachy przetestować bez obaw zamawiania przez internet, więc to jest ogromnym plusem. Polecam, nie korzystam bardzo często, bo rzeczywiście wybieram inne perfumerie, ale również Jeżeli ciekawi Was, co znajduje się w Super-Pharm, to tam też bez obaw możecie zajrzeć i raczej nie przepłacicie za konkretne kompozycje zapachowe, tak więc również polecam. Przechodząc dalej, ostatnimi czasy natrafiłem na bardzo ciekawą stronę, która nazywa się Makeup.pl. Na tej stronie możemy w większości znaleźć kosmetyki do makijażu, pielęgnacji, ale również i zapachy. I tam również znalazłem niestety nie Dior Homme Intense, czyli mój ulubiony zapach, ale Dior Homme z wersji z 2020 roku w cenie około 295 zł bodajże za 100 ml, więc to jest też jak najbardziej korzystna cena. Nie wiem, znaczy nie zamawiałam stamtąd nigdy zapachów, a szczerze Wam powiem, że nie zamawiałam stamtąd nic, ale jak zobaczyłem sobie ceny tych zapachów, to rzeczywiście wychodziły one korzystnie cenowo. Może nie tak korzystnie jak wychwalana dziś przeze mnie w dzisiejszym materiale perfumeria Dolce, ale jednak jeżeli byście tam nie znaleźli jakiegoś zapachu, to również na stronę makeup.pl możecie się kierować, ponieważ tam również te zapachy wychodzą stosunkowo tanio i też wiem, że jest to zaufana strona z tego względu, że mam, jak wiecie, mam spore grono koleżanek, które też gdzieś muszą zaopatrywać się w produkty do makijażu i strona makeup.pl również była mi nieraz polecana, jeżeli chodzi też o zapachy, dlatego tam również zachęcam Was do zajrzenia. Nie wszyscy łącznie z moimi znajomymi zastanawiają się, dlaczego w dzisiejszym zestawieniu nie ma Sephory. I moi drodzy, ja Was zaskoczę w tym. Ja Sephorę kocham, ja Sephorę uwielbiam, najbardziej uwielbiam Sephorę w Agorze Bytom. Natomiast ze względu na obsługę, która jest tam naprawdę przemiła, ja nawet znam stędy zapachowe na pamięć z Sephory w Silesia City Center od początku aż do końca i jestem w stanie Wam od razu pokazać, gdzie leży dany zapach bez większego zastanawiania się. Natomiast moi drodzy, umówmy się, w Sephorze nie warto kupować zapachów, bo to wychodzi po prostu drogo. W Sephorze za to po prostu przepłacamy i rzeczywiście, jeżeli chciałbym kupować każdy zapach do testów swoich na blog w Sephorze, no to płaciłbym 2 razy tyle, ile płaciłem za wszystko to, co do tej pory przetestowałem, dlatego to się tam nie opłaca. Ja Sephorę uwielbiam, zawsze zaopatruję się tam w pielęgnację czy jakieś kosmetyki, to zawsze udaje się do Sephory, też jestem posiadaczem tam karty stałego klienta i zostawiłem tam już tyle pieniędzy, że tylko chyba personel o tym wie i moja karta, tak więc tutaj się oczywiście śmieję, ale rzeczywiście tak, uwielbiam Sephorę, bardzo miałam tam, kiedyś nawet miałam tam zwyczaj bywać około raz w tygodniu po jakieś drobne produkty, dlatego też bardzo ją lubię, no ale niestety jeżeli chodzi o zapachy, to tak jak mówię, to się nie opłaca. Tutaj znowu przywołam Wam przykład mojego ulubionego zapachu, czyli Dior Homme Intense, który w Sephorze kosztuje 525 zł. I za ten sam zapach w pojemności 100 ml w perfumerii Dolce ja zapłacę 393 zł, więc to jest naprawdę różnica prawie, no, nawet więcej niż 200 zł. Osobiście Sephory, jeżeli chodzi o zapachy, nie polecam, ja ją bardzo lubię, ale jednak to się niestety tam nie opłaca, dlatego Sephora nie znalazła się ku zdziwieniu pewnie wszystkich w dzisiejszym zestawieniu. No dobrze moi drodzy, na dziś to by było już na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał dotyczący tego, gdzie warto zaopatrywać się w zapachy, przypadł Wam do gustu. Powiem Wam tylko tyle, że to nie koniec i materiał, który ukaże się za tydzień, również będzie dotyczył tematyce zapachów. Stwierdziłem, że przygotuję dla Was taką miniserię na kanale dotyczącą wszystkiego na temat perfum, co warto wiedzieć i jak z tymi perfumami postępować. Dlatego na tym materiale to nie koniec i przez następne tygodnie gdzieś mogę Wam tutaj, nie powiem dokładnie o czym będą, ale powiem Wam tylko, że następne filmy również będą dotyczyły tematyki perfum. Ja ze swojej strony oczywiście zapraszam Was również na mój blog, gdzie znajdziecie wszystkie recenzje na temat zapachów, a naprawdę przetestowałem tego sporo przez ostatnie kilka lat, oczywiście link macie w opisie i oczywiście zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Myślę, że wszystkie te czynności z Waszej strony zmotywują mnie do dalszej pracy. Ja oczywiście życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.